Chciałem przywitać wszystkich braci i sióstr w, imienia, w imieniu Jezusa Chrystusa na tym dzisiejszym rozważaniu słowa. Bardzo się cieszę, że mogę kontynuować temat, który, na który mówiłem w poprzedni wtorek. Tym tematem jest świadomość budowania Królestwa Bożego tutaj na ziemi. Pozwólcie, że zanim zacznę mówić cokolwiek, chciałem się pomodlić. Ojcze, ja tobie chcę oddać ten czas, podziękować Ci Panie za. To też, że, że Ty wlewasz słowo w nasze serca. Dziękuję Ci, że to Słowo może być naszym pokarmem, że może być naszą motywacją, że może być naszą siłą, że może być tym, co buduje też naszą wiarę. Ojcze, ja się modlę, aby yy, cokolwiek jest na moim języku, Panie, pochodziło z Twojego ducha, aby nie dodawało od siebie, ale Panie, to, co Ty chcesz przekazać dzisiaj dla mnie i dla każdego, kto słucha. Dziękuję Ci, Panie, że jest czas łaski, kiedy możemy się dzielić tym Słowem. To jest błogosławiony czas dla każdego z nas, ale także i dla Kościoła. Ja się o to modlę, żeby każdy z nas mógł wzrastać każdego dnia, abyśmy się mogli posuwać bliżej i bliżej Twojej społeczności, ale też rozumieć, co Twój duch dzisiaj mówi do Kościoła. Ojcze, ja się o to modlę, aby Twoje słowo powodowało wzrost każdego z nas indywidualny, aby powodowało to wzrost naszych domów aby powodowało to wzrost Kościoła tutaj na Ziemi, aby Twoje Królestwo mogło się rozwijać w imię Jezusa Chrystusa. Amen. E, kochani, ko kontynuacją naszego e, poprzedniego rozważania, czyli świadomość budowania Bożego Królestwa e, na Ziemi, będzie dzisiejszy, e, dzisiejszy dzień. E, może w paru słowach wrócę do tego, o czym mówiłem. E, punktem wyjścia była modlitwa Jezusa Chrystusa, kiedy on nauczał swoich y, uczniów. E, I w swojej modlitwie zawarł takie słowa: Niech Twoja wola ziemią zawładnie, tak jak włada niebem. O co tutaj chodzi? Każdy z nas jest świadomy, że w niebie działa doskonała Boża Wola. Że kiedy czytamy objawienie Jana, czy, czy inne wizje dotyczące nieba, wiemy, że tron Boży, uwielbienie, wszystkie rzeczy, które tam zachodzą, zachodzą w sposób doskonały z Jego planem. Ale Jezus się o to modlił, aby tak jak włada wola Boża niebem, żeby tak samo mogło to dotykać ziemi. I moim dzisiejszym takim pragnieniem jest to, żebyśmy rozumieli, że Bóg chce i robi to aby użyć swój kościół, ciebie i mnie, do budowania, do rozprzestrzeniania tej woli tutaj na ziemi. Jest to bardzo ważne, abyśmy nie myśleli tylko w kontekście, że ziemia jest przechowalnią, do tego, żebyśmy się dostali do nieba. Dlatego, że Bóg posadowił nas na tej ziemi, stworzył tą ziemię dla nas, jak mówi Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział i pierwszy werset: dla siebie stworzył niebo, a dla nas posadowił tutaj na ziemi. Zwycięstwo Jezusa Chrystusa daje nam unikalne atrybuty do tego, aby rozszerzać Boże Królestwo. Po co, po co mamy go rozszerzać? Musimy go rozszerzać przede wszystkim po to, aby ludzie byli zbawiani. Dlatego, że jeżeli Boże Królestwo nie będzie się rozszerzać, to Ewangelia nie dotrze do ludzi, nie zmieni ich serca i niebo nie będzie zaludniane. Dlatego jest to bardzo ważne, aby nie oddawać pola przeciwnikowi. Dlatego, że jeżeli my nie będziemy rozszerzać Bożego Królestwa na Ziemi, to musimy mieć świadomość, że będzie robił to przeciwnik i na pewno nie będzie to Boże Królestwo, tylko Jego. Za to jesteśmy odpowiedzialni, ja, Ty, każdy kto słucha, i za to jest odpowiedzialny dzisiaj Kościół na Ziemi, aby poprzez swoją zmianę mentalności, a poprzez swoje działania, poprzez swoje świadectwo dokonywać zmian tutaj na Ziemi. Ja mam świadomość, Kochani, że wiele z tych rzeczy się dzieje, że Kościół pracuje, że każdy z nas jest zaangażowany w wiele dzie dzieł. Ale chciałem e, na podstawie takiej analogii dotyczącej ambasady, tak jak gdyby jesteśmy my ambasadą Bożego Królestwa tutaj na Ziemi, e, skupić się na paru, parunastu wariantach takich odpowiedzi, żebyśmy sami sobie zadali pytanie, jak my funkcjonujemy. E, ambasada, jak już powiedziałem, Bożego Królestwa to Ty i ja, ale ambasadą Bożego Królestwa tutaj na ziemi jest także nasz dom i ambasadą jest też Kościół. E, funkcjonujemy jako ktoś, kto jest na tej ziemi, ale nie pochodzi z tej ziemi. I dlatego e, pierwszą, pierwszą taką cechą charakterystyczną ambasady, kiedy o niej myślę, jest to, że ona nie pochodzi z kraju, na którym stoi. Kiedy myślimy na przykład o, o jakiejś ambasadzie, która, których wiele jest w Warszawie, nie wiem, ambasada amerykańska, czy francuska, czy rosyjska, wszystko co się wewnątrz dzieje nie pochodzi z Polski, dzieje się z kraju pochodzenia, jak gdyby źródło jest w kraju pochodzenia. Dlatego e, kochani w liście Filipian do Filipian w trzecim rozdziale, dwudziestym wersecie możemy przeczytać takie słowa. Tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie. I w zasadzie to na, na, tym, na tym zakończę. Nasza ojczyzna jest w niebie, ale my póki co, póki Jezus Chrystus nas nie zabierze, jesteśmy na ziemi. I o, o taką mentalność chodzi, że funkcjonujemy, żyjemy na ziemi, ale mamy świadomość, że nasza ojczyzna jest w niebie. Więc jesteśmy, powinniśmy być oderwani od ziemskich korzeni. Nasza mentalność, Nasze relacje, nasze pragnienia, posilenie i inne są z kraju naszego pochodzenia. Boże Słowo mówi, że mamy przekształcać nasz sposób myślenia właśnie, właśnie na taki wzór. Kolejną cechą, którą możemy wymienić, jest to, że własnością że ambasada jest własnością kraju pochodzenia, czyli mało, że pochodzi, to jeszcze została wykupiona, wybudowana, zapłacona za pieniądze nie tutaj nasze na, 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 na ziemi polskiej, ale z kraju, z kraju pochodzenia. Myślę tutaj o naszej, naszej ojczyźnie w niebie. Księga Malachiasza, trzeci rozdział, siedemnasty werset, mówi tak, będą należeć do mnie, mówi pan zastępów, Czyli my należymy do Jezusa Chrystusa, my należymy do Boga, pomimo że tutaj funkcjonujemy, pomimo że tutaj jesteśmy. Co mi to mówi? Świadomość wartości w oczach Chrystusa. On nas wykupił. Kiedyś byliśmy z pochodzenia ziemianami, dalej nimi jesteśmy w ciele, ale duchowo pochodzimy z nieba. W oczach Chrystusa mamy wartość taką, która skłoniła go do zapłacenia ceny swojego życia. Łączy to się z tym, że Ty i ja jesteśmy, jesteśmy świątynią Ducha Świętego. On mieszka w nas. Inny musimy mieć stosunek do siebie. Nie jesteśmy tylko dla siebie stworzeni, ale dla duchowego zamieszkiwania Ducha, Ducha Świętego, czyli Boga w tej osobie w nas. W ambasadzie możemy też zasmakować klimatu Ojczyzny. Kiedy ktoś przychodzi do takiego budynku, jak, jak który wymieniłem jako ambasada amerykańska, rosyjska, francuska, będzie zderzał się z kulturą, e, klimatem i wszystkim tym, co jest serwowane w tamtej ojczyźnie. Kuchnia, wystrój, zwyczaje, wnętrze, wszystko to będzie nawiązywało do miejsca, z którego pochodzi czy ambasador, czy, czy, czy dany budynek. Obraz Bożego Królestwa w naszych domach. Czy to jest coś, co rzuca się w oczy, kiedy, kiedy, kiedy przychodzą do nas ludzie? Czy nasz dom wygląda, czy zachowuje się, czy panują tam zwyczaje takie jak wszędzie indziej, czy można odczuć różnicę? Zastanówmy się nad tym. Kiedy ktoś odwiedza nasze domy, kiedy ktoś e, składa na, nam wizytę, czy zastanawia się, czy, czy da, zadaje pytanie: A tu jakoś jest inaczej? Może panuje pokój, może radość? Coś, co, co, co nie zawsze można doświadczyć w innych miejscach. A jak jest w kościele? Czy ktoś, kto przychodzi pierwszy raz do kościoła, widzi instytucję kulturalną, czy widzi Boży dom z całym jego duchowym potencjałem, kiedy nawet bez słów mogą dokonywać się rzeczy w jego wnętrzu? To jest dobre pytanie. Ja nie zachęcam tylko, żebyśmy zaczęli na ten temat myśleć albo świadomie funkcjonować. Kiedy, kiedy, kiedy właśnie znajdujemy się czy w naszych domach, czy, czy tutaj w kościele. Ambasada wewnątrz rządzi się prawem z kraju pochodzenia, czyli z ojczyzny, a nie ze świata to co tym prawem będzie, będzie u nas. Nie myślę tutaj o prawie Starym, zawartym w Starym Testamencie, ale o Słowie Bożym jako takim, który daje nam konkretne wskazówki, daje nam konkretne e, polecenia, daje nam konkretne zachęcenia do funkcjonowania. E, Kościół to nie jest ziemska firma, która jest prowadzona według e, znamion tego świata. E, tutaj walutą musi być wiara. W Ech Księdze do Hebrajczyków, w liście do Hebrajczyków, przepraszam, w dziesiątym rozdziale, 38 wersecie możemy przeczytać takie słowa. A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, I lecz jeśli się cofnie, przestanie być miły mojej duszy. Bez wiary przeciwnie nie można podobać się Bogu. Kto powiem przychodzi do, Bogu, do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy go poszukują. A więc wiara jest taką walutą, esencją naszego funkcjonowania. Wiara to fundament tego, co robimy. Nie ma nie to, co widzimy w świecie, ale to, co Boże Słowo na ten temat mówi. To często jest taka rzeczywistość, z którą możemy się zderzyć. Widzimy jakąś sytuację, ale. W naszej głowie, w naszym umyśle powinny być myśli, co Bóg mówi na temat tej sytuacji. Albo przyjmujemy rzeczywistość, która jest i zgadzamy się z nią, albo pomimo, że ona jest, nie zgadzamy się z nią i zaczynamy nad, nad tym miejscem, nad tą sytuacją, nad, tym, nad tymi ludźmi, czy, czy nad tą e, sposobnością ogłaszać Bożą wolę, to co jest napisane. A więc wiara daje nam siłę do tego, aby funkcjonować na Ziemi według praw, które są zawarte w niebie. Ambasador, czyli ja i ty, ambasador chrześcijański, odpowiada też przed zwierzchnikiem, przed zwierzchnikami swojego kraju. My mamy swojego zwierzchnika w niebie. Jest nim Jezus, Chrystus, Bóg, Duch Święty, ale też jego struktura na Ziemi. Rozróżnijmy posłuszeństwo czasami od, mogę powiedzieć, anarchii. Czasami y, uważamy, że jesteśmy tak bardzo duchowi, że relacja z Bogiem nie każe nam funkcjonować w kościele, ale to Bóg stworzył i powołał kościół do, ziemi, do, do funkcjonowania. Bóg ustanowił w tym kościele też swoje posługi. Więc, y, co, ci, co, y, co Ci powierzono? Ewangelia. Mark Mateusza 25, 15 mówi o talentach, o szafarstwie według norm swojego kraju. Zostaliśmy wyposażeni, aby funkcjonować tutaj e, na Ziemi, w kościele, dla budowania Bożego Królestwa. Co Bóg w nas zainwestował? Co z tym zrobiliśmy? W liście Rzymian 2,16 jest napisane, że będziemy oceniani za wyniki. Może przeczytam ten werset, list do Rzymian 2,16. Ten sąd, o którym mówi Biblia. Dokona się w dniu, gdy zgodnie z głoszoną przeze mnie dobrą nowiną, Bóg przez Jezusa Chrystusa osądzi ukryte sprawy ludzkie. Więc każda sprawa, każda, każdy zamysł, każdy, każde pragnienie kiedyś zostanie zweryfikowane. Ono wyjdzie na zewnątrz, ono zostanie poddane ocenie. Czy ono było słuszne w aspekcie budowania Bożego Królestwa. Czy funkcjonowaliśmy zgodnie z jego strukturą, która tutaj funkcjonuje na Ziemi? To są rzeczy, które powinniśmy zawsze mieć z tyłu głowy, kiedy funkcjonujemy, że Bóg powołał nas, abyśmy funkcjonowali w jakimś w jakiejś układzie. Mamy ludzi, którzy, którzy, którzy są pod nami, na których my mamy wpływ, ale musimy też być pod jakimś autorytetem. A myślę tutaj o autorytecie w Kościele. Ambasador promuje kulturę i standard swego kraju. Na świecie się mówi, że każdy chwali się tym, co jest jego, ale my nie tylko chcemy się chwalić, my chcemy pokazywać, jak żyje się poprzez Boże Królestwo na ziemi. Standard z nieba wprowadzony tutaj na ziemi, czyli tak jak mówiła od modlitwa Jezusa kiedy uczył swoich uczniów mówi jak w niebie tak i na ziemi królestwo boże ma swoje cechy czyli radość pokój sprawiedliwość to wiemy ale to nie wszystko jeszcze zaopatrzenie uzdrowienie uwolnienie boga serdeczność sposób bycia sposób zachowania nawet bez słów to wszystko łączy się z reprezentowaniem bożego królestwa tutaj na ziemi nie reprezentujemy już sami z siebie, nie reprezentujemy swojego ciała, ale reprezentujemy tego, który w nas zamieszkuje. W Słowie Bożym e, znajdziemy opisane w zasadzie wszystkie dziedziny z naszego życia. Czasami zda, wydaje mi się, że, że skupiamy się ba, bardzo na e, zbawieniu, które jest bardzo ważne, ale tak naprawdę każda sfera naszego życia jest opisana w, sworze, w, w Słowie Bożym czy to jest y, y, zarządzanie finansami, czy praca, czy relacje, czy sposób zachowania, czy nawet miłość intymna dwojga ludzi, każdy aspekt naszego życia, na każdy aspekt Bożego, Bo, Bożego życia możemy znaleźć y, w Bożym Słowie y, instrukcję. I rozszerzmy to w sobie, aby nie tylko kwestia zbawienia, nie tylko może głoszenia Ewangelii, ale życia, życia w każdym obszarze mogła nas dotyczyć. Wszystko, co ambasador robi i wykonuje na zewnątrz służy rozwoju swojemu kraju. Jest cel. Ja zdaję sobie sprawę, że te instytucje, o których wspominaliśmy, ambasada amerykańska, francuska, one mają wyraźne instrukcje, co leży w ich interesie, na co zwrócić uwagę, w jaki sposób wywierać presję, w jaki sposób reprezentować swój kraj. My też mamy cel. My mamy cel do wykonania. W liście do Efezjan czytamy takie słowa. Uczynił to wszystko, aby wyposażyć świętych do spełnienia. Do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa. Celem naszym jest budowanie ciała Chrystusa tutaj na Ziemi, czyli możemy inaczej powiedzieć budowanie Bożego Królestwa, bo to są cele, które się przenikają. Więc nie przenoszenie mentalności Ziemi do nieba, ale patrzenie się, jakie wzorce z nieba dostajemy i stosowanie ich tutaj na Ziemi. Cele z nieba to wyższy cel niż, niż tylko to, co dzisiaj widzimy, to, to wyższy cel niż tylko to, co jest dzisiaj i jutro. Nasza strategia powinna dotykać dnia dzisiejszego, jutrzejszego, ale też patrzeć daleko, daleko dalej, abyśmy wiedzieli, w co mamy inwestować, w co mamy budować. Myślę tutaj o młodym pokoleniu, o dzieciach, o, przyszłym pokole, o przyszłych pokoleniach yy, na, przestrzeni, na przestrzeni wielu lat. Mamy też przypowieść, nie będę ją cytował, o budowaniu domu, że nikt nie będzie zabierał się do budowania domu, jeżeli nie, nie policzy, czy, czy na wszystko mu wystarczy. Musimy patrzeć, budując kościół, nie tylko mentalnością dzisiejszego dnia, ale tego, jak on będzie wyglądał za lat parę, paręnaście czy parę dziesiąt. Kościół, w którym funkcjonujemy dzisiaj, e, ma ponad 100 lat, ale zadajemy sobie pytanie, jak on będzie wyglądał za 20 lat, kiedy, kiedy być może nas już nie będzie. Jak młode pokolenie, które dorasta w tym kościele, będzie podejmowało, przejmowało pałeczkę? Jak dzieci, które dzisiaj wychodzą na szkółkę, jak będą liderami, jak będą ewangelistami, jak będą pastorami? Nie tylko dzień dzisiejszy, ale. To, co wy wydarzy się za wiele lat. Z tym łączy się taka prawda, która jest zapisana też w przypowieści Salomona w 29, na początku 18, 29 rozdziale na początku 18 wersetu, że gdzie brak objawienia, czyli inaczej wizji, tam lud się rozprzęga. Co to znaczy? Tam, gdzie nie ma objawienia, lud wychodzi z Bożego kierunku i chodzi własnymi drogami. I dotyczy to także ludzi wierzących. Jeżeli nie ma wizji, nie ma objawienia, nie ma danego kierunku, to często jest tak, że e, następuje rozprzężenie i każdy zaczyna szukać według własnego zrozumienia. Ale jeżeli każdy będzie ciągnął kościół w, innym, w inną stronę. To ten kierunek może zostać zachwiany. Także potrzebna nam jest wizja, która będzie łączyła dzień dzisiejszy z tym, co chcemy osiągnąć, czy to, tym, jak, ma, jak widzimy Kościół za, za wiele lat. Naznaczenie i promocja ambasadora nie jest z kraju pochodzenia. Co to znaczy? Uczynił to, aby wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania. Ciała Chrystusa. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Duchowy autorytet, który pochodzi z nieba, nie jest naznaczany według zasad tego świata. Często tutaj musimy mieć jakieś kursy, jakieś nie wiem dyplomy, specjalne szkoły, ale zdarza się tak, że Bóg powołuje sobie swoich pracowników z przeróżnych przestrzeni i często wydawałoby się nie do końca przygotowanych, ale Boże autorytet i namaszczenie powodują to, że ludzie ci Wykonują Boże dzieła. Przykładem jest rybak, który został apostołem. Myślę tutaj o apostołach Jezusa Chrystusa. Pasterz, czyli Dawid, który został królem. Wielu, wielu autorów ksiąg było prorokami ze Starego Testamentu, było zabieranych zupełnie gdzieś tam z jakichś takich, wydawałoby się, nieduchowych, nieduchowych profesji. Czy znasz swoje miejsce w kościele? Czy Bóg do czegoś cię powołuje? Szukaj i badaj swoje naznaczenie. W co Bóg cię chce cię zaangażować? Gdzie on cię widzi? Daj się zweryfikować podczas tego ludziom, którzy prowadzą Twój kościół. Myślę tutaj o pastorach, o, 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 o starszych. Bóg jest odpowiedzialny i zainwestował w tobie rzeczy. Które mają potencjał, mają prawdopodobieństwo wydania dużego potencjału, ale jest potrzebna Twoja zgoda, Twoje zaangażowanie, Twoje powiedzenie tak. Jeśli w ciele Chrystusa, jeżeli funkcjonujemy w ciele Chrystusa, to jesteśmy świadomi tego, że głową Chrystusa, że głową ciała jest Chrystus, ale Chrystus odwrotnie mówiąc, nie ma innych rąk niż Twoje i moje do wykonania. Do zbudowania rzeczy, które, które chce uczynić. On ma ręce tylko te, które są w kościele. Więc każde, każde ręce, każda, każda osoba jest cenna, dlatego że może być użyta do budowania Bożego Królestwa. Czy mamy świadomość potrzeby Bożej pracy, która jest przed nami? Zachęcam, aby każdy z nas mógł się nad tym zastanowić. Kolejnym aspektem Bożej ambasady jest to, że ambasada jest w stałej łączności z Ojczyzną i to środki, które ma do dyspozycji, nie zawsze bazują na tym, co udostępnia kraj, w którym się ona znajduje. Myślę tutaj teraz o relacji w Duchu Świętym, Ducha Świętego z nami. Duch święty, czyli tak jak po grecku jest nazwany parakletos, czyli ten, który pomaga, jest dany, zna, dany nam, aby w nas zamieszkiwać i przez nas, przez nas objawiać się na zewnątrz. Mieć wpływ też na to wszystko, co, yy, co my robimy. Relacja z nim, czy my go znamy, czy nawiązałeś głęboką relację, czy jesteś świadomy, czy, czy masz kontakt z duchem świętym, który zamieszkuje w tobie i we mnie. List pierwszy list Jana 2:20 mówi coś nam na ten temat. Wy jednak macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście świadomi stanu rzeczy. Wszyscy jesteśmy świadomi stanu rzeczy. Łączność z Duchem Świętym powoduje, że masz kontakt z Ojczyzną. To w jaki sposób się to może dziać? Poprzez Słowo, poprzez modlitwę, poprzez modlitwę na językach. Zwróćcie uwagę, że nawet mamy tajne, tajne systemy, tajne systemy przed wrogiem, tajne systemy komunikacji z Bogiem, modlitwa na językach. Wróg jej nie rozumie. My możemy się komunikować z Ducha do e, Ducha Bożego. Dlatego, e, jeżeli mamy łączność, i mamy społeczność z Duchem Świętym. Nawet sytuacja, kiedy my zabłądzimy, będzie powodowała, że będziemy z powrotem wciągani na właściwą trajektorię naszej drogi. Bądź w zasięgu, bądź w zasięgu Bożego Głosu. Uczmy się słuchać, uczmy się e, rozumieć i przyjmować. To, co Bóg chce mówić do nas. Tych sposobów jest wiele, nie będę teraz się na nich koncentrował, ale tak jak powiedziałem wcześniej, Boże Słowo, modlitwa, modlitwa na językach, e, także relacja z innymi chrześcijanami, którzy będą mówili do naszego życia, słowa prorocze, sny wiele, wiele tego na kartach Biblii możemy, e, możemy przeczytać. E, kolejne, kolejne słowo. Dotyczące tej naszej ambasady, mówi tak, system ambasady służy do oddziaływania na rzeczywistość kraju i załatwiania interesów naszej ojczyzny. Musimy się orientować, co Bóg aktualnie zamierza robić w naszym kraju. Poprzez nas samych, poprzez nasz Kościół. I mówię tutaj w jakiejś mikroskali, takiej, która oddziaływuje na jedną osobę, ale też mówię w skali. W skali globalnej. Bóg miał inne cele. Duch Święty inne cele realizował w I wieku, inne cele w XV wieku, kiedy była reformacja, jeszcze inne w XIX, XX, kiedy przychodziły ruchy przebudzeniowe, jeszcze inne dzisiaj. Bóg jest stale dynamiczny. On powoduje to, on powoduje, że, że musimy być bardzo uważni i obserwować, co dzieje, co dzieje się na świecie, co dzieje się w nas, co dzieje się w Kościele, do czego, on jest, do czego jesteśmy powoływani, do czego powołani jesteśmy poprzez Kościół, aby budować Boże Królestwa. W, liście, w Księdze Kaznodzieja Salomonowego w trzecim rozdziale jest napisane, że jest czas budowania i burzenia. Nie będę tutaj czytał dokładnie tego, ale znacie pewnie te słowa. Jest czas budowania i burzenia. Wydawałoby się, że to są sprzeczne słowa. No jak można budować burząc, albo jak można burzyć budując. Ale ja wierzę, że na każdą z tych czynności jest inny czas. Jest inny czas od Boga. Jest czas pokoju, jest czas wojny, jest czas e, uczenia się, i jest czas sprawdzania. Co zainwestowaliśmy duchowo w swoim życiu. Myślę, że teraz też ten czas trudny, trudny czas, który e, pandemii, kiedy czasami kościoły muszą być pozamykane, jest czasem takiej duchowej weryfikacji, co mamy w sobie. Czy mamy lęk, czy mamy zaufanie, czy, mamy, e, czy możemy udzielać z tego, co Bóg w nas zainwestował, to, co sami żeśmy się nauczyli. Ambasador ma także. Autorytet do działania w dwie strony. Ambasador kontaktuje się z krajem, w którym znajduje się ambasada, czyli myślimy tutaj o ziemi, ale ambasador ma także pełne pełnomocnictwa do tego, aby się kontaktować z krajem swojego pochodzenia, więc działa w dwie strony. E, Księga Objawienia 1:6 mówi nam: „Uczynił nas królestwem i kapłanami swojego ojca”, czyli jesteśmy w, w, jak gdyby w Nasza służba, nasze funkcjonowanie powinno być i w sferze proroczej, i w sferze, i w sferze i w sferze kapłańskiej. Posługa kapłańska to jest reprezentowanie ludzi przed Bogiem. Posługa prorocza to jest reprezentowanie Boga przed ludźmi. Myślę tutaj znowu o nas, o, o, o pojedynczej osobie, o funkcjonowaniu w rodzinie, ale też funkcjonowania. W kościele. My ludziom pokazujemy Boga, ale Bogu przynosimy też ludzi, na których mamy wpływ. Bezpieczeństwo ambasadora jest gwarantowane przez Jego ojczyznę. Ojczyzna daje nam autorytet i stoi za nas murem, abyśmy nie reprezentowali tylko siebie, ale Jego autorytet. Uczmy się chodzić w autorytecie. W Ewangelii Łukasza, siódmy rozdział, wersetach ósmy, dziewiąty. Jest opisana historia setnika, który rozmawiał z Jezusem. Ja przeczytam tylko werset ósmy. Ja bowiem jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. Jeśli któremuś mówię idź, to idzie. Jeśli któremuś rozkażę przyjdź, to przychodzi. Jeśli, jeśli swojemu słudze powiem zrób to, robi to. Funkcjonowanie w autorytecie, ale też w bezpieczeństwie. Tam, gdzie stają nasze nogi, nie reprezentujemy tylko siebie. Za nami stoi autorytet nieba. Jeżeli idziemy zgodnie z Bożą, z Bożą Wolą, jeżeli idziemy e, w wykonywaniu. Wykonywaniu Bożego Królestwa w poleceniach wykonywaniu Bożego Królestwa, to ja wierzę w to, że nie jesteśmy wtedy sami, że całe niebo się za nami wstawia, że jest armia aniołów, która jest posyłana na nasze drogi, że jest duchowy autorytet, jest duchowa ochrona, jest ochrona krwi Jezusa, to są wszystko rzeczy, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo tutaj na ziemi. I bądźmy, bądźmy tego świadomi, Używajmy tego autorytetu do tego, abyśmy nie chodzili we własnej mocy we własnej sile. Kolejnym aspektem może być to, że ambasada ma zaopatrzenie i zasilanie w ojczyzny, w, w kraju, z którego pochodzi, czyli w swojej ojczyźnie. Boże królestwo ma swoją ekonomię, ma swoje zasady finansowe, ma swoje zasady zaopatrzenia. O czym tutaj myślę: dziesięcina prawosiania i rzęcia, Prawo wzrostu, prawo pomnażania talentów, zasady błogosławieństwa innych to są wszystko rzeczy, które mają wpływ na nasze funkcjonowanie tutaj na Ziemi. Jest jeden warunek, czy jesteś tego świadomy, czy jesteś w przepływie Bożej ekonomii. Dlaczego? Dlatego, że rzeczy, rzeczy opisane w Biblii działają zupełnie inaczej niż tutaj na świecie. Przykładem może być powrót syna marnotrawnego. Każdy z nas kazałby temu synowi odpracować, zastanowić się, ale w Bożej ekonomii dostał pierścień, dostał nową szatę. Jezus płacił podatek, który... Wyciągnął monetę z pyszczka ryby. Jezus nakarmił pięć tysięcy ludzi e, paroma koszami chleba i, i paroma, e, paroma rybkami, praca w winnicy, kiedy jedni pracowali cały dzień, inni inni za tą samą stawkę od samego wieczoru. To są rzeczy, które nie mieszczą się w systemach ekonomii dzisiejszego świata, ale Boże Królestwo ma swoją ekonomię. Dlatego pamiętajmy o tym. E, Posługując się także naszymi finansami. Taki przykład, który mi w tej chwili przychodzi do głowy, jest, jest ta historia, kiedy Abraham, Abraham spotkał na swojej drodze Melchisedeka. On oddał mu dziesięcinę, a on go pobłogosławił. I to jest bardzo ważna kolejność tego. Abraham oddał dziesięcinę, a ten go pobłogosławił. E w Nowym Testamencie mamy parę miejsc, gdzie Melchizedek jest przyrównywany do Chrystusa, czy kapłaństwo chrystusowe jest kapłaństwem Melchizedeka. Pomyślmy o tym. To nie jest zakon, to nie jest stare przymierze. To jest coś, co dzisiaj może funkcjonować ze względu na, 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 na nowe przymierze z Jezusem Chrystusem. Kiedy my przychodzimy, aby Jezusowi oddać, czy, czy, czy Bogu oddać to, co do Niego należy, on przychodzi do nas ze swoim błogosławieństwem. Ja tak to odczytuję w Bożym Słowie. Kto chce dostać się do ojczyzny, przychodzi często do ambasadora. Kościół pokazuje i przyprowadza ludzi do Bożego Królestwa. Powinniśmy przyciągać ludzi z tego świata, być z nimi w kontakcie, nie izolować się od nich, ale pokazywać, pokazywać swoim życiem realność Bożego Królestwa w naszych domach. Czasami oddzielamy się od tego świata, czasami. E, powodujemy, że, że jak gdyby nie mamy kontaktu z, z ludźmi. Jak mamy przyprowadzić tych ludzi do Chrystusa? Nie mówię tutaj o, o akcjach, akcjach ewangelizacyjnych, gdzie, gdzie ktoś może usłyszeć. Gdzie ktoś może usłyszeć Boże Słowo, i to powoduje jego nawrócenie, ale mówię teraz o relacji w domu i poprzez, nasze do, poprzez nasz dom, poprzez naszą pracę, poprzez miejsca naszych, naszych, naszego zatrudnienia. Kiedy Jezus chodził po ziemi, spotykał się z celnikami, z grzesznikami, był nawet nazywany, że jest obżartuchem i pijakiem. Ale Jezus nigdy nie przyjmował Albo inaczej powiem, Jezus zawsze swoją obecnością narzucał miejscu, w którym się znajdował, zasady działania. Pomimo, że zasiadał wśród grzeszników, pomimo, że zasiadał wśród celników, Jego świętość dominowała sytuację. To oni się nawracali do Niego, to oni zmieniali swoje życie, to oni doznawali pokuty, a nie Jezus dostosowywał się do standardu ich upadłego życia. Jest to wyzwanie dla nas, abyśmy w gronie naszych znajomych, na, w naszych yy, przyjaciół, mieli też ludzi niezbawionych i poprzez swój, swoje życie, swoje oddziaływanie, próbowali wpływać na ich życie, pokazywali im, w jaki sposób dzisiaj Królestwo Boże może żyć w nas i w naszych domach. Zasoby Ojczyzny i zasoby nieba to jest kolejny punkt są wylewane. Za pomocą ambasady na kraj, w którym się ona znajduje. O czym tutaj myślę? Błogosławieństwo Bożego Królestwa poprzez nas i poprzez Kościół powinno wylewać się na nasz kraj czy na nasze domy. Wiele jest takich przykładów w Biblii, kiedy posłuszeństwo i działalność ludzi, poszczególnych ludzi, których używał Bóg, miała wpływ miała wpływ na całe regiony. Myślę tutaj, Józef, Józef kiedy przebywał w, Egiptu, w Egipcie, stał się zaopatrzeniem i w zasadzie ratunkiem dla całego swojego pokolenia. Sytuacja Daniela w Babilonie, w Persji, kiedy oddziałowywał i został zwierzchnikiem całej, całej, całej prowincji Babilonu i błogosławiło się tej prowincji ze względu na Daniela myślę dalej tutaj o na przykład Esterze i Mordochaju, którzy byli przez wiele lat zachowywani w tajemnicy na sytuację, która miała się wydarzyć. Ona uratowała życie praktycznie całego narodu żydowskiego. Każdy z nas Musi mieć świadomość, ja i ty, że błogosławieństwo, które doznajemy, które jest dostępne w niebie, powinno być przekazywane poprzez modlitwę, poprzez stawiennictwo na nasz kraj, na nasz region, na nasze miasto, na nasz powiat, ale także na nasze domy. I wreszcie, żeby już kończyć powoli, e, polityka ambasady, czyli Kościoła Bożego, w swojej świadomości musi być globalna. Nie tylko lokalna. Co to, co to znaczy? Lokalnie funkcjonuje zbór. Może funkcjonować de, denominacja taka jak nasza, ale globalnie kościół Jezusa Chrystusa jest jeden na ziemi. I kościół, Jezus Chrystus, patrząc na swój kościół, nie widzi pojedynczego zboru w Ustroniu, Katowicach, Warszawie czy Szczecinie. Ale widzi Kościół Jezusa Chrystusa na Ziemi. Co to znaczy, że szerokość Bożej rodziny na Ziemi w Polsce jest dużo szersza niż na, nasze, nasza, nasza, nasze klapki, które nam to czasami pokazują? Jak wygląda dzisiaj Kościół w Afryce? Jak wygląda w Ameryce? Jak wygląda w Azji? To są różne sytuacje, czasami trudne, czasami, e, czasami mniej, ale. Ale miejmy świadomość, że istnieje Kościół i biedny, i, bies, i, i istnieje Kościół prześladowany, istnieje Kościół zamożny, i istnieje Kościół taki jak nasz. Każdy Kościół jest cenny w oczach Jezusa Chrystusa. Każdy Kościół buduje i rozszerza Bożego Królestwa. Musimy patrzeć na to, że globalnie należymy do tego Kościoła. Musimy się też interesować, co nasi bracia przeżywają. Wiem, że czasami, e, że często w zasadzie e, problemy prześladowanego kościoła są, są pośród nas obecne, tak? ale na świecie jest wiele, wiele, wiele różnych aspektów działania Bożego Królestwa. Miejmy to y, w, naszej, w naszej wyobraźni i świadomości, że nasi bracia praktycznie żyją w każdym zakątku Ziemi. Otwartość, otwartość na duchowość inną może nas wiele też ubogacić. Bądźmy otwarci, patrzmy, obserwujmy, bierzmy to, co dobre, nie zamykajmy się tylko w swoim. I wreszcie, już ostatni punkt. W ambasadzie Bożego Królestwa można się schronić i uzyskać pomoc. Tutaj takim przykładem jest przypowieść o Samaritaninie. Nie zawsze musimy, yy, musimy yy, łączyć udzielanie pomocy z tym, że ktoś jest chrześcijaninem czy nie. To, jest, to, jest, to powinno być w nas automatyczne, że jeżeli jest taka możliwość, to widzimy człowieka, który, który potrzebuje pomocy, to nie weryfikujemy go pierwsze w sposób duchowy, ale pomagamy mu, dlatego że taka jest mentalność Bożego Królestwa. W przypowieści o Samartaninie przeszedł jeden, jeden duchowny, drugi duchowny, ale ten, który, po którym można by się, po którym nikt by się nie spodziewał pomocy, pomógł tak naprawdę i zaopiekował się tym. Myślę, że czasami na naszej drodze, w naszych środowiskach, może sąsiedztwie, może szkole, może pracy, gdziekolwiek, każdy z nas znajduje ludzi, którzy potrzebują pomocy. Niech to będzie formą naszego świadectwa że jesteśmy zdatni do tego, aby się zatrzymać na naszej drodze, zainwestować w człowieka, pomóc, przewieźć, kupić, nie wiem, różne formy pomocy, poświęcić swój czas, co w dzisiejszych czasach jest też bardzo trudne, a sytuacja, sytuację tę będzie Duch Święty używał do tego, aby działać w tym człowieku, że takie zachowanie nie jest standardowe i że coś musi być na rzeczy. Ja życzę, tego każdemu z nas, aby te atrybuty, które dzisiaj mogłem wymienić, które nad którymi wspólnie mogliśmy się zastanowić, atrybuty Bożego Królestwa. Takie różne, przeróżne, naprawdę. Ja jestem świadomy, że nie wszystko mi się udało wy, wymienić. Jest tego paręnaście, ale zastanówmy się, jak, jak bardzo one działają i oddziaływają poprzez nas. Dziękuję wam bardzo. Niech was Bóg błogosławi, niech to słowo, niech te przemyślenia wykonują w każdym z nas pracę, aby to. Co reprezentujemy, to kogo reprezentujemy tutaj na Ziemi, było widoczne nie tylko poprzez to, co mówimy, ale także pod to, to, w jaki sposób działamy, żeby Boże Królestwo mogło doznawać czci i rozszerzenia w każdym aspekcie. Amen.